świątecznej i pełnej radości atmosferze serdecznie witamy całą społeczność szkolną na wyjątkowej uroczystości zorganizowanej w przededniu Świąt Bożego Narodzenia. Jest ona poświęcona kultywowaniu polskich zwyczajów świątecznych. Cieszymy się, że możemy wspólnie przypomnieć sobie tradycję nocy wigilijnej, złożyć życzenia i posłuchać pięknych kolęd. Święta Bożego Narodzenia zaczęto obchodzić w IV wieku naszej ery. Pierwszą wzmiankę o Bożym Narodzeniu znaleziono w rzymskim kalendarzu z roku 354. Z tego czasu pochodzi najwcześniejszy wizerunek Dzieciątka Jezus, przedstawiający niemowlę owinięte w pieluszki, obok którego znajdują się Matka Boska, Święty Józef, Wół i Osiołek. Boże Narodzenie jest szczególnie kochane przez Polaków, bowiem to czas niezwykłych przeżyć. Magii wigilijnego stołu, pachnącej choinki, dzwonków usań świętego Mikołaja, dźwięków kolęd, pasterki o północy. To odkrywanie na nowo wartości domu i rodziny. To wspomnienia minionych dni i nadzieja na te, które dopiero przed nami. Zgodnie z tradycją w Polsce, wieczerza wigilijna rozpoczyna się wraz z pierwszą gwiazdką na niebie. Jest to symboliczne nawiązanie do gwiazdy betlejemskiej, zwiastującej narodziny Jezusa, którą według Biblii na wschodniej stronie nieba ujrzeli trzej królowie. Od niepamiętnych czasów na stole wigilijnym, przykrytym białym obrusem, z wiązką sianka pod spodem, ustawia się o jedno nakrycie więcej, niż wynosi liczba zgromadzonych osób. To dodatkowe miejsce przeznaczone jest dla niezapowiedzianego gościa, a zwyczaj ten upowszechnił się w XIX wieku. W zależności od regionu i tradycji rodzinnych, kolacja wigilijna składa się z 12 potraw postnych. Na stół podaje się między innymi dania z ryb, mąki, kaszy, suszonych grzybów i owoców, miodu, maku, orzechów, co znalazło swój wyraz w staropolskiej nazwie postnik, pośnik, kutia, kolęda, pańska wieczerza. Wigilią jednak najważniejsze są życzenia i dzielenie się opłatkiem, symbolem wspólnoty, miłości i zgody. Zapraszamy dyrektora Zespołu Szkół Samochodowych imienia Tadeusza Kościuszki, pana Ryszarda Suchałę. Z okazji Świąt Bożego Narodzenia życzę wszystkim nauczycielom, pracownikom administracji i obsługi, uczniom i ich rodzicom najserdeczniejsze życzenia. Zdrowych i pogodnych świąt, pełnych szczęścia i radosnych przeżyć w gronie najbliższych. Niech magia tych świąt pozostanie w sercach przez wiele dni, rozświetlając codzienność, dając nadzieję i wytchnienie od trosk oraz siłę do podejmowania nowych wyzwań. Niech nadchodzący nowy 2021 rok będzie spełnieniem wszystkich marzeń oraz pasmem sukcesów w życiu osobistym i zawodowym. Dziękujemy, panie dyrektorze. Boże Narodzenie to także czar pięknie ubranego drzewka. Zwyczaj stawiania w domu choinki przybranej orzechami, jabłkami, łańcuchami oraz świeczkami przywędrował do nas z Niemiec na przełomie XVIII i XIX wieku, wypierając całkowicie tradycyjną polską ozdobę, jaką była podłaźniczka. Czubek jodły, sosny lub świerku, zawieszony u pułapu, który miał chronić dom i jego mieszkańców od złych mocy. Podłaźniczka zastąpiła znacznie starszy, słowiański zwyczaj dekorowania snopu zboża, zwanego wieduchę. Jednym ze zwyczajów świątecznych jest również obdarowywanie się prezentami. Zgodnie z tradycją, to Mikołaj przychodzi w dzień Wigilii do naszych domów i zostawia pod choinką prezenty. Według przedwojennej polskiej encyklopedii, święty Mikołaj był biskupem Myry, miasta leżącego obecnie w Turcji, i żył na przełomie III i IV wieku. Za życia pomagał biednym, podrzucając nocą podarki dzieciom z ubogich rodzin. W ten sposób rozdał cały swój majątek. Święta Bożego Narodzenia to również niepowtarzalny klimat wspólnego kolędowania. Nic bowiem tak nas nie łączy przy wigilijnym stole, jak radosne śpiewanie ku czci Dzieciątka Bożego. Zapraszamy do wysłuchania najpiękniejszych kolęd przygotowanych przez uczniów i nauczycieli Zespołu Szkół Samochodowych. Thank you.
pozwolę Ci, Jezus, popłakać wśród kujawskich pól. Pękne serce Kujawnaka czuła na Twą ból. Przyjmuj gwiazdo betlejemska, choć to drogi szmat. Drżeć z chłodu teści nie pozwolę, choć tu zima w domu. Bo Cię w swój kujawski strój ubiorę, mocą pięknych nóg. Przyjmuj gwiazdo betlejemska, choć to drogi szmat. By ogłosić przyjście Boga dziecka wśród kujawskich chłod. Przyjmuj gwiazdo betlejemska, choć to drogi szmat. By ogłosić przyjście Boga dziecka wśród kujawskich chłod. Swą zanudzę na kujawski ton. O tym, że Cię nigdy nie zaskudzę słabą wiarą złą. Przyjmuj gwiazdo betlejemska, choć to drogi szmat. By ogłosić przyjście Boga dziecka wśród kujawskich chłod. Przyjmuj gwiazdo betlejemska, choć to drogi szmat. By ogłosić przyjście Boga dziecka wśród kujawskich chłod. Dziękujemy uczniom i nauczycielom za występ. Nasza wyjątkowa uroczystość dobiegła końca. Jeszcze raz życzymy wszystkim, aby zbliżające się święta Bożego Narodzenia oraz Nowy Rok wniosły w Wasze życie radość i pokój. Niech Wasze domy ogrzeje ciepły uśmiech i wzajemna życzliwość, a w oczach niech zabłyśnie najpiękniejsza z gwiazd, gwiazda betlejemska.